bardzo cieszę, że możemy się spotkać w tak miłej okoliczności i poinformować Państwa, że dzięki zaangażowaniu osobistym Pani Minister w terenie Rzeczypospolitej Polskiej z rezerwy przekazał środki na zakup aparatu USB dla naszej jednostki w wysokości 300 tysięcy złotych. Zakup przedmiotowego sprzętu jest elementem szerszej inicjatywy inwestycyjnej w tej jednostce. Przypomnę Państwu, że za kwotę ponad 2 miliony złotych realizujemy zakup dwóch aparatów RTG, bardzo nowoczesnych, o czym po szczegółach Pan Dyrektor myślę, że w następnej kolejności powie. Teraz dzięki temu wsparciu, pomocy, tę część diagnostyczną będziemy mogli uzupełnić o także nowoczesny aparat USG. Przyczyni to się do jakości naszych usług, ale także do zmniejszenia kolejek, szybszej obsługi pacjentów. A chcę także poinformować, że w najbliższych tygodniach uzyskamy pozwolenie na wybudowanie powiatowego centrum zdrowia. Kosztem inwestycje bardzo dużo, od dłuższego czasu rozmawiamy w tej sprawie z Panią Minister. Szukamy wielu frontów wsparcia dla tej inwestycji i mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym działaniom uda się te inwestycje jak najszybciej zrealizować. Chcemy rozpocząć w miesiącu w styczniu przyszłego roku. Także dla tych wszystkich sceptyków, którzy mówili, że opracowujemy tylko koncepcję tej inwestycji, że ona jest nierealna, chcę powiedzieć, że styczeń przyszłego roku to jest termin przetargu. Myślę, że znając skuteczność tutaj Pani Anny i jej dotychczasowe wsparcie, uda nam się wspólnymi siłami jak najlepiej tę inwestycję zrealizować. Jeszcze raz Pani Minister serdecznie podziękowania w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu wrocławskiego, całego regionu, bo to przede wszystkim z myślą o nich to robimy. Ochrona zdrowia jest rzeczą bardzo ważną, szczególnie w ostatnich czasach. Dziękuję za to zrozumienie. W tym trudnym czasie dla nas wszystkich, dla jednostek służby zdrowia, dla samorządów, że to wsparcie do nas trafia, także i w innych dziedzinach drogowych, dzisiaj akurat sprawa służby zdrowia. Jeszcze raz, to też pytanie, jest to pierwsza w historii dotacja zewnętrzna dla tej jednostki, także tym bardziej się z tego cieszymy. Serdeczne ukłony i wyrazy podziękowania. Bardzo proszę, jeśli Pani chciałaby kilka słów zadać, proszę bardzo. Gdzie mieszkańcy musieli polegać na tych placówkach prowadzonych właśnie między innymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Tym bardziej się cieszę, że mogłam wesprzeć zakup tego sprzętu. Dziękuję także Panu Staroście za bardzo dobrą współpracę, za przygotowanie odpowiedniego wniosku, bo zawsze powtarzam, że o te środki też trzeba wystąpić, trzeba przygotować odpowiedni wniosek, trzeba się o nie ubiegać. I faktycznie się udało, z czego bardzo się cieszę. I tak jak Pan Starosta powiedział, można powiedzieć, że to jest taki początek też współpracy, jeżeli chodzi o kolejne inwestycje. Bo faktycznie ta inwestycja zaplanowana przez powiat wrocławski jest inwestycją bardzo kosztowną i wymaga też różnych źródeł finansowania. Także ja ze swojej strony też już teraz deklaruję wsparcie. I jeszcze raz dziękuję tutaj za dobrą współpracę i za złożenie tego wniosku. Dziękuję bardzo. Panie Dyrektorze, kilka szczegółów na temat tego, co robimy w zakresie tego OSG. Na wstępie chciałbym podziękować bardzo serdecznie Panu Ministrowi za pomoc i za zaangażowanie Pana Starosty. To jest kolejny etap. Kolejny mały krok do unowocześnienia naszej placówki. Już
wrześniu rozpoczynamy dużą inwestycję związaną z montażem dwóch nowych aparatów, który jeden jest pierwszy rok otwarty. Ale wracając do tego, co jest 300 tysięcy, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Uda nam się dzięki temu zakupić najwyższej klasy, chcielibyśmy zakupić aparat USB, który będzie wykorzystywany do badań ogólnych, jak i również naczyniowych. Chcielibyśmy, żeby ten aparat właśnie włączył się w cały system, który będzie wewnątrz zakładowy, dzięki czemu poszczególni lekarze na poszczególnych poradniach będą mieli dostęp do tych badań, tak jak szpitalnie. Natychmiast będzie w całym systemie. Dzięki temu też chcielibyśmy wyrzucić te badania, które nas znajdą, żeby będziemy mogli korzystać z teleradiologii. Ten aparat, który chcielibyśmy, żeby był jak najlepszej jakości, chcielibyśmy, żeby na nim można było zrobić badania, które są jakby niezbędne, ale też bardzo specjalistyczne. Mam tu na myśli analizę kontrastu czy elastografię. Na dzień dzisiejszy na naszych poradniach czas oczekiwania na badanie piersi jest około 5 miesięcy, na badanie jamy brzusznej i węzłu chłodnym około 6-7 miesięcy, specjalistyka nieraz 6 miesięcy. Ten aparat pozwoli nam skrócić, mamy taką nadzieję, o połowę czasu oczekiwania naszych pacjentów na te badania. Na dzień dzisiejszy mamy 10 lekarzy, mam nadzieję, że to nam się uda. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję panu ministrowi, panu starosto, że udało nam się kupić może za chwilę ten aparat i to byśmy chcieli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Mam nadzieję, że w tak dobrych humorach w grudniu spotkamy się na otwarciu tej inwestycji w zakresie zarówno RTG, USG, a w styczniu czy w lutym na wmurowaniu, na rozpoczęciu przekazania prac budowy tej inwestycji. Rozmawiamy o Krajowym Planie Odbudowy w ramach środków unijnych, o Funduszu Inwestycji Samorządowych, który w ostatnim czasie został uruchomiony. Szukamy także innych źródeł, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Niebawem kolejne etapy tej inwestycji zostały zrobione. Przecież podkreślam, że zakres tegorocznej inwestycji w tym zakładzie nigdy w jej historii nie miał do tej pory takiego zakresu, takiego miejsca i nigdy też nie udało się uzyskać środków zewnętrznych na zakup wyposażenia. Tym bardziej jeszcze raz wielkie wyrazy podziękowania dla pani minister. Jeśli Państwo chcieliby jakieś pytania zadać, bardzo proszę.